Nic nie zapowiadało tego, że kobieta trafi do szpitala z takiego powodu. W nocy poczuła niebywały ból w okolicy brzucha, który był wywołany nagłymi skurczami. Kiedy trafiła do szpitala i zajęli się nią lekarze, szokująca prawda ujrzała światło dzienne. Często się zdarza, że nasz organizm wysyła nam alarmujące sygnały. Nie inaczej stało się, kiedy 23-letnia kobieta zaczęła odczuwać silny ból. Czegoś takiego nie mogła zbagatelizować, jednak początkowe przypuszczenia okazały się wyjątkowo nietrafione. Lekarze nie mogli uwierzyć własnym oczom. Kobieta w środku nocy trafiła do szpitala. Niejednokrotnie mogliśmy poznać niewiarygodne historie, których bohaterkami były kobiety. Tym razem inna kobieta przeżyła coś, czego z pewnością nie zapomni do końca życia. Wszystko zaczęło się od skurcze brzucha. Jego przyczyna sprawiła, że lekarze osłupieli. Liz Ziekwach to 23-letnia nauczycielka baletu z Bloomington w Illinois. Kobieta regularnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem Instagrama. Osoby, które ją obserwują, z pewnością same były w szoku na wieść o tym, co ją spotkało. Wszystko rozpoczęło się w nocy. Liz Ziekwach poczuła okropny ból brzucha. Początkowo pomyślała, że winna temu jest kamica nerkowa, na którą choruje. Ból coraz bardziej przybierał na sile, w związku z tym kobieta zdecydowała się na wizytę w szpitalu. Jakiego odkrycia dokonali lekarze? Lekarze przecierali oczy ze zdumienia. Kobieta poinformowała medyków o swoich przypuszczeniach. Początkowo lekarze się z nimi zgadzali, jednak postanowili najpierw wykonać badania kontrolne. To właśnie dzięki nim dowiedzieli się, co wywołuje tak silny ból. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że 23-latka jest w zaawansowanej ciąży, którą przeoczyła. Liz Ziekwach nie mogła w to uwierzyć do samego momentu porodu. Przytyłam trochę, ale tylko tyle, że pomyślałam, że warto wrócić do regularnych treningów. Przestałam chodzić na siłownię, bo nie miałam czasu i temu przypisałam ten przyrost wagi. Owszem, ciągle miałam ochotę na drzemki, ale pomyślałam, że po prostu jestem przemęczona. Powiedzieli mi, że przed podaniem leków na kamienie nerkowe, muszą upewnić się, że nie jestem w ciąży. Jeszcze tej samej nocy zostałam mamą, powiedziała 23-letnia kobieta, przytoczona przez portal Popularne. Gdyby nie badanie, które wykonali lekarze, mogło dojść do prawdziwej tragedii. Wykryto zatrucie ciążowe, nieprawidłowo ułożone łożysko i stan przedrzucawkowy. Zarówno 23-latka, jak i jej dziecko mogliby nie przeżyć porodu. Wizyta w szpitalu uratowała ich życie. Źródło: Popularne.